Szybka zagadka. Co ma wspólnego poszukiwanie życia w kosmosie z ochroną środowiska? Kluczowe są ekostrefy. W każdym zakątku wszechświata podstawą życia jest woda. Aby powstało życie, na danej planecie musi występować woda w stanie ciekłym. Niby proste, ale wymaga to sprzężenia całej masy różnorakich czynników, począwszy od tego, że planeta musi znajdować się w obrębie tzw. ekostrefy. No i żart wyjaśniony. Możecie się już śmiać. Tylko w tym wąskim paśmie wokół gwiazdy na planecie może występować temperatura oraz ciśnienie odpowiednie dla rozwoju prostych organizmów żywych. Odrobinę bliżej i parowanie wody uniemożliwi powstanie oceanów. Tak właśnie sprawy wyglądają na Wenus, która przypomina Ziemię pod względem wielkości i masy, ale krąży zbyt blisko Słońca, aby na powierzchni mogło się tam kiedykolwiek pojawić życie. Z drugiej strony, im dalej od gwiazdy, tym zimniej. Powierzchnia skuta jest lodem, a wody w stanie ciekłym trzeba szukać głęboko wewnątrz planety. Za przykład może posłużyć Neptun. Planeta musi posiadać też stałą powierzchnię i atmosferę, która chroni przed promieniowaniem słonecznym oraz umożliwia organizmom oddychanie. Przeciętna galaktyka zawiera niezliczone ilości gwiazd. Serio, spróbujcie je zliczyć. Nie ma siły. Wiele z nich tworzy układy z jedną lub kilkoma planetami. Te poza naszym układem słonecznym nazywa się egzoplanetami. Niektóre z nich znajdują się w ekosferze. Spośród 4,5 tysiąca egzoplanet naukowcy wyróżnili 24 tak zwane planety superzamieszkiwalne, które jeszcze lepiej od Ziemi nadają się do powstania i rozwoju życia. Taka planeta musi być dwukrotnie masywniejsza oraz 1,3 razy większa od Ziemi. Większy rozmiar oznacza silniejszą grawitację, a także gęstszą i cieplejszą atmosferę, co zapewnia większą różnorodność organizmów. Równie istotnym czynnikiem jest typ macierzystej gwiazdy Układu. No i fajnie, gdyby w okolicy były jakieś porządne restauracje. Optymalna gwiazda powinna być nieco mniejsza od Słońca i mieć żywotność od 15 do 30 miliardów lat. Dla porównania Słońce ma mniej niż 10 miliardów lat, a przecież musiały minąć 4 miliardy lat, zanim na Ziemi pojawiły się złożone formy życia. Gwiazdy w rodzaju Słońca mogą zwyczajnie wypalić się, zanim na orbitujących je planetach zdąży wyewoluować życie. Z tego też względu naukowcy proponują, aby w eksploracji kosmosu skupić się na małych gwiazdach. Karły są drobniejsze i świecą słabiej od Słońca, ale żyją od 20 do 70 miliardów lat. To wystarczająco dużo czasu, aby w danym układzie rozwinęło się życie. Nasz potencjalny nowy superdom miałby ponadto nieco inne warunki klimatyczne. Średnia temperatura byłaby jakieś 4,5 stopnia wyższa niż na Ziemi. Powinno być też więcej wody, zarówno w oceanach, jak i w atmosferze, w postaci chmur i wilgotności. Takie warunki sprzyjają różnorodności biologicznej. Wyobraźcie sobie całą planetę wyglądającą jak tropikalne lasy na Ziemi. Drobnym minusem jest fakt, że wszystkie 24 luksusowe kosmiczne nieruchomości są oddalone od nas o ponad 100 lat świetlnych. Za pomocą teleskopów najnowszej generacji w przyszłości dowiemy się zapewne, czy istnieje na nich życie i czy nadają się do ludzkiej kolonizacji. Przyjrzyjmy się teraz kilku potencjalnie zamieszkiwalnym egzoplanetom. T-Garden B to egzoplaneta krążąca wokół czerwonego karła około 12 lat świetlnych od Układu Słonecznego. Czerwone karły są z reguły bardzo aktywne, a ich częste rozbłyski unicestwiają atmosfery okolicznych planet. Jednak ten konkretny karzełek jest zaskakująco spokojny. T-Garden B ma masę bardzo podobną do ziemskiej, ale jej okres orbitalny wynosi 5 dni. Tak jest. Rok na T-Garden B to mniej niż tydzień na Ziemi. Najbardziej oddalona planeta zamieszkiwalna to Kepler 1638b w gwiazdozbiorze Łabędzia, niemal 3000 lat świetlnych od Układu Słonecznego. Jest ona klasycznym przykładem superziemi. Od naszej planety różni ją 2 razy większy promień i 4 razy większa masa. Panuje tam grawitacja na tyle silna, że pewnie nie da rady zagrać w koszykówkę. Ale jeżeli planeta jest zamieszkana, lokalne formy życia z pewnością dostosowały się do tych warunków i grają w piłkę nożną.
LHS-1140b to skalista planeta 40% większa i siedmiokrotnie masywniejsza od Ziemi. Grawitacja jest ponad 3 razy silniejsza. Warto zauważyć, że podczas startu samolotu pasażerowie odczuwają przeciążenie 1,5 g. Na takiej planecie człowiek ledwo byłby w stanie ustać na nogach. Ze względu na znaczną masę panuje tam gęsta atmosfera, a efekt cieplarniany prawdopodobnie utrzymuje temperaturę powyżej 7 stopni na minusie. Okres orbitalny wynosi 24 dni. W gwiazdozbiorze Wodnika znajdziemy chłodnego czerwonego karła o nazwie TRAPPIST-1. Jedna z trzech planet tego układu znajduje się na granicy ekosfery. Jest trzykrotnie lżejsza od Ziemi, ma podobną temperaturę, ale za to dwukrotnie słabszą grawitację. Ale jakoś byśmy się tam urządzili. Bądź co bądź, człowiek postawił stopę na Księżycu, gdzie grawitacja wynosi 16% ziemskiej, dzięki czemu Armstrong i Aldrin tak zabawnie sobie podskakiwali. Kepler-452b znajduje się w systemie, który wydaje się być starszą kopią Układu Słonecznego. Gwiazda macierzysta jest 11% większa oraz niemal 2 miliardy lat starsza od Słońca. Sama egzoplaneta ma 6,5 miliarda lat. Dla przypomnienia, Ziemia ma 4,5 miliarda lat. Ale jakkolwiek podobne te dwie siostrzane planety są od siebie niezwykle daleko. Przy prędkości sondy New Horizons podróż do systemu Keplera zajęłaby 26 milionów lat. Z drugiej strony, jeśli ktoś tam mieszka, pewnie do tego czasu zdąży się przeprowadzić. Najbliższa egzoplaneta to Proxima Centauri B, orbitująca czerwonego karła o nazwie, zgadliście, Proxima Centauri. Jest to najbliższa Słońcu gwiazda, oddalona o nieco ponad 4 lata świetlne. Rozmiar i masa przypominają ziemskie. Prawdopodobnie planeta ma lodową strukturę na podobieństwo Neptuna. Pomimo bliskości, blask Proxima Centauri jest zbyt słaby, aby można ją było dostrzec gołym okiem. Wszystkie wymienione tu planety, łącznie z 24, które niedawno odkryto, mieszczą się w ekostrefach swoich macierzystych gwiazd. Kto wie, być może kiedyś uda nam się je skolonizować i dostosować do potrzeb ludzkich. Niestety, na drodze do tego celu stoi jedna poważna przeszkoda, mianowicie dystans. Nawet najbliższa egzoplaneta jest po prostu za daleko. Nowoczesne rakiety osiągają 5-krotność prędkości dźwięku, co brzmi imponująco, ale w skali kosmosu jest mizerne. Podróż na Proxima Centauri zajęłaby 100 tysięcy lat. Do rozwiązania problemu niezbędne będą całkowicie nowe technologie. Możliwe, że naukowcy mają już na to odpowiedź. Napęd warp to hipotetyczna technologia, w ramach której ruch opiera się na manipulacji czasoprzestrzenią. Statek kosmiczny porusza się w swoistej bańce, gdzie zawieszone są prawa fizyki. Choć do tej pory była to głównie domena science fiction, jak choćby w słynnym serialu Star Trek. To teoretyczne podstawy takiej technologii już istnieją. Mowa o tak zwanym napędzie Alcubierre'a. Zgodnie z teorią względności, obiekt o masie niezerowej nigdy nie osiągnie prędkości światła, więc trzeba jakoś Einsteina obejść. Obejście polega na tym, że taki napęd poniekąd zakrzywia czasoprzestrzeń, kurczy ją z przodu i rozszerza z tyłu, a zatem porusza się nie tylko sam statek, ale również otaczający go bąbel czasoprzestrzeni. Jak obliczono, w takim wypadku maksymalna prędkość 10-krotnie przekracza prędkość światła. Teoria wspaniała, ale rzeczywistość skrzeczy. Aby zagiąć czasoprzestrzeń, statek kosmiczny musiałby być wprost kolosalny, a sam napęd wymagałby prawie tyle samo energii, którą generuje cała planeta Jowisz. Zgodnie z najnowszymi obliczeniami Laboratorium Napędu Odrzutowego, to jedno z centrów badawczych NASA, pierścień generujący pole warp nie powinien być idealnie okrągły, jak wcześniej przypuszczano. Zamiast tego kształtem przypominałby pączka. Ma to rzekomo ułatwić ewentualne projektowanie i konstrukcję pojazdu kosmicznego o takim napędzie, a testy będą mogły być przeprowadzone na obiektach rozmiaru sondy Voyager. Oczywiście, póki co wszystko to brzmi trochę jak z bajki, ale naukowcy uparcie twierdzą, że jest nadzieja. Na 2069 rok zaplanowana została przez NASA pierwsza międzygwiezdna misja w poszukiwaniu zamieszkiwalnych planet poza Układem Słonecznym.
Są też opinie, że kluczem do osiągnięcia prędkości światła jest technologia laserowa. Wystarczająco mała sonda mogłaby być wystrzelona w kierunku Alpha Centauri niemal z prędkością światła. Są jeszcze dwa inne sposoby napędzania pojazdów kosmicznych. Mianowicie energia atomowa oraz energia uwalniana w wyniku zderzenia cząstek materii i antymaterii. Zwłaszcza ta ostatnia wciąż stanowi dla nas tajemnicę, ale to tylko kwestia czasu, zanim ludzkość poradzi sobie z tym problemem.